drogę przedstawienia. Ja dosłownie tylko powiem dwa zdania i chciałem powitać Annę Applebaum i Radosława Sikorskiego. Byliście już na jednym panelu i jeden i drugi rewelacyjny, wszędzie tłumy ludzi i słyszałem, że się bardzo podobało. Ja zawsze chciałem Ann zadać pytanie, jak zdobyć Pulitzera, bo to jest chyba najciekawsze pytanie, które wszyscy chcą zadać, a jeżeli nie czytaliście Gułagu, to wszystkich do tego zachęcam. Do Radka miałbym więcej pytań, ale najdłużej sprawujący swój mandat w wolnej Polsce minister spraw zagranicznych, minister obrony, marszałek Sejmu, dzisiaj europoseł, ale myślę sobie, że to jest czas dla naszych gości. Chciałem im bardzo serdecznie podziękować za to, że przyjęli nasze zaproszenie i mam nadzieję, że przed nami naprawdę fascynująca debata. Zapraszamy do dyskusji. Dziękujemy, panie prezydencie. Dziękujemy za zaproszenie. No i otwieramy dyskusję. No, decydowaliśmy, że będziemy zmieniać rolę, że najpierw Radek będzie mnie zadawać pytanie, a potem odwrotnie. Czy... No właśnie, pani Applebaum, napisała pani książkę pod tytułem Matka Polka, ale na potrzeby dzisiejszej dyskusji będzie pani Amerykanką. No i co? Dostaliście w tyłek w Afganistanie. No, dziękuję pani marszałku za takie pytanie. Dziękuję. Rzeczywiście to jest najgorący temat dzisiaj i tak było w poprzedniej sesji też. Są dwa bardzo ważne, może trzy tłumaczenia, co się stało w Afganistanie, które może nie jest wszystko jasne w gazetach tutaj w Polsce. Po pierwsze, decyzję Bidena, żeby wszystkich jednak żołnierzy zabrać z Afganistanu, to była prawie czysta decyzja z punktu widzenia wewnętrznej polityki. Więc to jest przykład amerykańskiej administracji, który jest, myślę, że jego numer jeden zadanie jest po prostu zadowolić Amerykanom. Więc 70% Amerykanów mówili, że są przeciwko wojnie w Afganistanie, że chcieli żołnierzy zabrać. I Biden zdecydował, że to jest najważniejsze, i to jest ważne, żebyście to zrozumieli, że to jest ważniej niż wojna przeciwko terroru, że to jest ważniejsze niż te sojusz i sojusznicy, którzy też byli w Afganistanie, że jednak jego pierwsze zadanie jest zadowolić jego wyborcy. I w pewnym sensie to jest nic nowego, ale w pewnym sensie to jest coś nowej w amerykańskiej polityce XXI wieku, mianowicie, że klasa polityczna w Stanach przestała myśleć o siebie jako odpowiedzialny na świat. I Trump oczywiście był taki wulgarnej wersji tego i Biden jest może trochę umiarkowany, ale jednak to jest ten nurt izolacyjny, jednak America first, co myślę. To po pierwsze. Po drugie, to jest chyba przykład, jak nie promować demokracji. Więc cała misja w Afganistanu, cały czas był liderzy tej misji i najważniejsi ludzie decydujący zawsze byli żołnierze. I to jest zrozumianych powodów, no bo walka przeciwko terroru, counterterrorism i tak dalej, ale jednak to oznaczyło na przykład, że rząd afgański był bardzo skorumpowany i słynny z tego. I to specjalnie nie przeszkadzało wojsko amerykańskie, no bo po co, nie, dla nich to było nieważne. Dla nich było ważne, że oni mają z kimś współpracować i ich cele zawsze nigdy nie było, jak stworzyć idealne państwo w Afganistanie, demokratyczne państwo, ale raczej jak stworzyć miejsce, gdzie oni będą mogli walczyć bezpiecznie. I wszystkie decyzje właśnie były uzależnione od tego, więc
jak zaczynamy, może 20 lat wcześniej, jak było inaczej zorganizowane wojsko, znaczy inaczej zorganizowane misje, może mielibyśmy jakiś innego rezultat. A ja właśnie chciałam właśnie ciebie zapytać, no bo Radek był przez wielu lat związany z Afganistanem. Jak się z nim pierwszy raz spotkałam, on dopiero wtedy publikował książkę o Afganistanie o latach 80. No, jeżeli, wiesz, jeżeli Europa, jeżeli Polska, jeżeli mieliby więcej wkład w tym okupacji, nie, to nie było dokładnie okupacji, ale ten misji w Afganistanu, co można by było zrobić inaczej, żeby się skończyło lepiej? Przejdę do odpowiedzi, ale najpierw chcę odpowiedzieć na kwestie, które wcześniej poruszyłaś. Rzeczywiście, gdy w 86 roku w bazie Tora Bora, tej, która potem stała się kryjówką Bin Ladena, spędziłem tam 6 tygodni i przywiozłem stamtąd zdjęcia pierwszych rakiet Stinger na polu bitwy, które przeważyły szale wojny. I ostatni raz czasów wojny byłem w Afganistanie 6 miesięcy, zanim się poznaliśmy, w lutym 89 roku z mułą Ezatem w Pagmanie na przedmieściach Kabulu i przez lornetkę oglądałem ostatnie sowieckie czołgi wycofujące się z Kabulu. To wtedy do głowy mi nie przyszło, że my jako Zachód, a wy jako Stany Zjednoczone, spędzimy w Afganistanie 2 razy tyle, co Sowieci i że nasze wycofanie z Afganistanu będzie bardziej upokarzające. Bo Sowieci wtedy, 15 lutego 1989 roku, pod flagami, czołgami, transporterami, przekroczyli most do Związku Radzieckiego, generał Gromow, a reżim w Kabulu przetrwał jeszcze 3 lata. Znaczy, reżim w Kabulu upadł dopiero, gdy upadł sam Związek Radziecki i skończyło się wsparcie. A reżim, który myśmy popierali, upadł w 10 dni i nawet nie doczekał do końca obecności amerykańskiej. Dlatego, że decydowali nie walczyć. Tak, ale to znaczy, że robota polityczna amerykańska była gorsza od sowieckiej. I ja mam swoją teorię dlaczego. Znaczy, to nie był upadek czy przegrana wojskowa w Afganistanie. To był upadek polityczny. W momencie, w którym Amerykanie ogłosili, że schodzą do zera w Afganistanie, było jasne, kto będzie następnym rządem. I wtedy cały Afganistan w ciągu miesiąca się przewerbował na następny rząd. I trudno się im dziwić. Gdyby Amerykanie zatrzymali sobie jedną bazę, dajmy na to w Bagram, i tam utrzymali obecność taką, jaka naprawdę nam była potrzebna od początku i wyłącznie. To znaczy miejsce w Afganistanie, skąd można bombardować ewentualne kryjówki czy bazy szkoleniowe terrorystów. To był nasz główny interes w Afganistanie. Gdyby Amerykanie sobie to zatrzymali, to tego kolapsu by nie było. No i konsekwencje będą straszne, bo jedna z pierwszych rzeczy, która się zdarzyła w tych 10 dniach, to, że otwarto bramy więzień afgańskich i im pouciekali ci najgorsi dżihadyści, którzy byli więzieni tam w tej bazie Bagram, było takie małe Guantanamo. I ten gość, który dokonał ataku samobójczego na lotnisko w Kabulu, to był ktoś, kto tydzień wcześniej uciekł z tego więzienia. Więc ta nasza pierwsza, najważniejsza misja w Afganistanie, bo my mieliśmy w Afganistanie zawsze interesy negatywne, żeby z Afganistanu do nas nie docierały narkotyki, terroryści i uchodźcy. I potem zredefiniowaliśmy misję na stworzenie bardziej nowoczesnego Afganistanu, no, który by ustabilizował ten region. To była misja ponad nasze możliwości. Ale do czego innego zmierzam, bo oczywiście masz rację, że decyzje zapadły z punktu widzenia najkrótszego możliwego terminowo interesu nie tyle amerykańskiego, co po prostu administracji Bidena i samego prezydenta. Tylko że tak zawsze było. Teraz się trochę zmieniła retoryka na bardziej izolacjonistyczną. Ale co to mówi nam jako sojusznikom Ameryki? Bo jeszcze w latach 90. Pakistan, który wtedy uchodził za sojusznika Stanów Zjednoczonych, teraz mniej, był tym miejscem tranzytowym dla operacji w Afganistanie.
I ja zapamiętałem powiedzenie pakistańskiego generała. Nie jest łatwo być sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Nigdy nie wiadomo, kiedy się nie odwrócą napięcie i sami sobie wbiją noża w plecy. Znaczy, to, co dzisiaj spotkało Afganistan, może spotkało w przeszłości już sojuszników Ameryki. To spotkało Wietnamczyków, to spotkało inne kraje w innych miejscach. I to oczywiście wywołuje pytanie, czy są takie okoliczności, w których Stany Zjednoczone nie wypełnią swoich gwarancji sojuszniczych wobec Polski i co zrobić, aby prawdopodobieństwo wypełnienia tych gwarancji, tych zobowiązań było jak najwyższe. Tak, no w Afganistanie, no już na przykład w Stanach już używa, no sam fakt, że rząd afgański tak szybko upadł i że ludzie tak szybko zmienili znaczy z jednego strony do drugiego, to jest już używano jako przykład, dlaczego nie mogliśmy tam zostać dłużej, bo to jest kultura, która jest dla nas tak obca i egzotyczna, że my tego nie rozumiemy. Więc domniemanie jest, że Afganistan jednak był tak zbyt daleko, zbyt obcy kulturowy, zbyt trudny dla nas. I mowa jest, że nasi sojusznicy muszą być ludzi, które my choćby rozumiemy. I trochę jest też dziwna retoryka w Stanach, no bo mówią, że to jest najdłuższa wojna w historii amerykańskiej, ale to jest nieprawda. Znaczy, my mamy żołnierzy na Półwyspie Koreańskim od lat 50. i tam nie ma pokoju. To nie jest ten linia między północ i południe Korei, to nie jest taki cichy i normalny. Wiem coś o tym, Polska jest członkiem Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych. Tak, to jest bardzo dziwne w ogóle miejsce, gdzie siedzą żołnierze na jednej stronie, patrzą na drugiej stronie, ale jednak byli tam żołnierze przez już prawie więcej niż 70 lat. Też są żołnierze amerykańskie w Niemczech, w Anglii, we Włoszech, w różnych innych bazach. Więc to nie jest tak, że Ameryka nie ma sojusznicy i nie ma takich trwałych interesy. Tylko, że była decyzja i to było, trzeba zrozumieć, że to było ponadpartijno. To by i w partii republikańskiej, i w partii demokratycznej, że jednak Afganistan jest jakby krok za długo. Więc pytanie dla Polski jest, czy Polska jest kraj, który też jest zbyt egzotyczny, zbyt daleko, zbyt trudny jako partner, czy Polska jest jednak kraj blisko cywilizacyjny, do którego możemy zbudować jakieś poparcie i uczucie. Więc bo ty znasz lepiej niż ja, że traktat natowski nie obowiązuje automatyczne wojskowa reakcja na inwazję, tylko że rozwiązanie czy refleksji, tak? Więc decyzja o jak bronić Polskę będzie w końcu polityczna decyzja, czy Polska jest jednak kraj, do którego się czujemy blisko i tak dalej. I my oboje byliśmy w Waszyngtonie w latach 90., kiedy był duży, długi argument, czy akceptować Polskę do NATO. I znamy oboje też bardzo dużo ludzi, którzy pracowali, żeby zrobić to możliwe. I pamiętam wtedy te argumentacje. Argumentacje były następujące, że Polska jest kraj, który był okupowany przez Sowietów. Zawsze chcieli być demokracji, zawsze chcieli być część Zachodu, zawsze chcieli być blisko nam, więc powinniśmy ich akceptować i zabrać do NATO. I w końcu to był argumentacji, które były powszechnie akceptowane na lewicę, prawicę, tak dalej. Dzisiaj ja nie wiem, czy byłoby tak łatwo. No bo nie jest aż tak jasno, że Polska zawsze będzie kraj demokratyczny. Nie jest aż tak jasno, czy Polska nadal się czuje jako część Zachodu.
czy on jest część jakby wartości samy cywilizacyjny Stanów Zjednoczonych. I jest groźba, że Polska jakby jest coraz bardziej egzotyczna niż kiedyś było. Jako minister obrony w rządzie Jarosława Kaczyńskiego będę polemizował. Tam. To wasze gadanie o demokracji, przecież to tylko ściema dla naiwnych. Tak naprawdę liczą się kontrakty zbrojeniowe. Kupiliśmy już F-35, kupimy jeszcze Abramsy, Raytheon z Lockheed Martinem odpowiednio zalobuje i Amerykanie będą robili to, co chcemy. No zobaczyć i jak, wiesz, indywidualne kongresmeny, senatorzy mają prawo blokować właśnie te systemy obrony, jeżeli im coś się nie podoba. I oni już to robili w przykładu Turcji i mogą to robić też w przykładu Polski. Więc nawet jeżeli prezydent jest bardzo aż tak cyniczny, jak mówisz, i Trump był, polityka zagraniczna amerykańska nie jest stworzona tylko przez prezydent. Jest też stworzona przez kongres, przez inne grupy, inne po prostu dużo różnych ludzi w Waszyngtonie mają wpływ na to. I niestety muszę ci poinformować, że jednak ci idealistyczni, prodemokratyczni ludzie nadal są i będą, i oni mogą decydować o losie polskim. Stany Zjednoczone tuż po II wojnie światowej miały połowę globalnego PKB. Nadal mają budżet obronny większy niż bodajże 13 kolejnych krajów razem wziętych. Ale to już nie są te same Stany Zjednoczone. Macie gigantyczne problemy wewnętrzne. Infrastrukturę, która się sypie. Znaczy ja mam u siebie w Hobilinie, mamy lepszy internet niż w wielu miejscach w Stanach Zjednoczonych. Są też miejsca w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest lepszy internet niż to, co mamy w Hobilinie, trzeba powiedzieć. Osiemnaście% PKB wydajecie na zdrowie, a dziesiątki milionów Amerykanów nie mają pełnego ubezpieczenia zdrowotnego. Można by daleko. Potrzebujecie głębokich reform. Chiny, wykorzystując tą waszą 20-letnią wojnę z terroryzmem, która w mojej ocenie była zaułkiem, znaczy to była wojna z czymś, co w sensie geostrategicznym było tylko niedogodnością, a nie zagrożeniem. Znaczy terroryści byli w stanie zabić parę tysięcy niewinnych ludzi, ale nie byli w stanie pokonać Stanów Zjednoczonych, a Chiny są. I dzisiaj Chińczycy w niektórych dziedzinach już was wyprzedzają i to jest wyzwanie, które skonsumuje całą energię polityczną, wojskową, ekonomiczną Stanów Zjednoczonych i nie wiadomo, kto tą rywalizację wygra. Pytanie, czy jak z Chinami dojdzie do konfliktu, dajmy na to o Tajwan, a moim zdaniem musi dojść, bo chińska partia komunistyczna podała nawet datę zjednoczenia pokojowego lub siłowego. To czy my w ogóle w Europie, pomijając już waszą chęć, możemy liczyć na to, że Stany Zjednoczone będą w stanie przyjść nam z pomocą? Ale panie marszałku, ale to jest właśnie argumentacja Bidena, że musimy, jeden z tych najważniejszych przyczyn, dlaczego musimy wychodzić z Afganistanu i przestań tracić ludzi i pieniądze tam, jest to, że my powinniśmy przygotować na większy konflikt cywilizacyjny, ideologiczny i mam nadzieję, że nie wkrótce, ale może kiedyś wojskowy z Chinami. Więc Biden myśli, on marzy o tym, żeby jakby reorientować
Ameryki, nie tylko polityka zagraniczna, ale też polityka wewnętrzna, wokół tego, jak zbudować nasz przemysł, żeby lepiej skonkurować, żeby nie importować przemysłu do Chin. Jak reorganizować nasze sojusze, że oni myślą, że szczególnie i będziemy potem o tym mówić, żeby oni zaczęli się myśleć właśnie o swoje bezpieczeństwo, abyśmy my mogli koncentrować na możliwości konkurencji z Chinami. Więc to jest dokładnie przyczyna, że to jest i trzeba powiedzieć, że Obama też tak myślał, znaczy Obama też mówił o reorient towards Asia, czy lean towards Asia, to były różne pivot towards Asia, tak były różne formuły. Ale on nie do końca się nie udało, bo był Syria, bo był ISIS, bo były różne inne konflikty, które podtrzymał jednak Ameryka na Bliski Wschód. Ale Biden uważnie przyglądał, jak on był wiceprezydentem i zrozumiał z tego, że trzeba być absolutnie konsekwentny, trzeba absolutnie wychodzić z Afganistanu, z Iraku i tak dalej. I ten pivot do Chin, ten musi być bardziej zdecydowany. Więc nie masz prawa narzekać o Afganistanie i w tym samym w tym samym momencie mówić, że Ameryka ma problem z Chinami. No bo o to chodzi. Tu się nie zgodzę, bo w Afganistanie wystarczyło zostawić 2,5 tysiąca żołnierzy. Tam do tego zamachu tak, przez dwa lata nie było ani jednej ofiary. I Ameryka jest wojskowo obecna w połowie krajów świata. I dlaczego Afganistan akurat miałby być jednym z tych, gdzie jest na zero? Bo Afganistan, powtarzam, był bardzo niepopularny. Jak mówię, 70% Amerykanów... Tego nie kwestionuję, tylko że... Nie, ale dla Bidena, okej, 2 tysiące żołnierzy w Bagramie, potem 4 tysiące wokół tego, żeby walczyć, a jeśli Taliban tam atakują, wtedy będzie trzeba więcej, więc jego... On nawet mówił w jednym przemówieniu, I've seen this movie already, że już widziałem ten film, że tylko troszeczkę i raptem jest 10 tysięcy żołnierzy potrzebne. Ja nie mówię, że to jest prawda. Ja się z tobą zgadzam, ale mówię, że taki był argumentacji w Białym Domie. Tylko że macie korpus piechoty morskiej do takich właśnie zadań ekspedycyjnych, który jest ponad dwa razy większy od całego Wojska Polskiego. Znaczy to jest 250 000 ludzi. Znaczy to nie powinno być ponad siły Stanów Zjednoczonych, żeby utrzymać jedną bazę w Afganistanie. Nie, ale żeby utrzymywać bazę w Afganistanie, musiał być poparcie społeczne i już nie było. I może to jest ten lekcja dla Polski. Musi być poparcie społeczne amerykańskie, żeby zrobić cokolwiek gdzieś za granicę. I już nie było, no Biden tak twierdzi, że już nie było. Zobaczymy, czy on ma rację, czy nie. A ja mam innego pytania, mianowicie, Europa jest w szoku, że Biden tak szybko wychodził z Afganistanu, jest w szoku, że nie konsultował, no bo jednak europejski wkład w Afganistan też był bardzo dużo, miliony też na, szczególnie na budowę drogi i edukacji, szczególnie dziewczyny i tak dalej. No dlaczego Europa nie oferuje być w Bagramie? No czemu nie mamy armii europejskiej, który mógłby wokół Bagramie też mieć swój wkład i też organizować antyterrorystyczne akcje w Afganistanie? Jeżeli wam tak przeszkadza, że Ameryka wychodzi, gdzie wy jesteście? Bo nie I tu mówię jako Amerykanka i nie jako, bo mamy różne inne obywatelstwa też. Bo nie zrealizowaliśmy jeszcze wizji prezesa Jarosława Kaczyńskiego o tym, żeby stworzyć armię europejską kosztem dopłat dla polskich rolników. On to naprawdę powiedział w jednym z wywiadów. Ma przebłyski. Nie, ale to jest... Ale mówiąc poważnie, to...
To jest poziom europejski, jest poziom polski. Bo z tego, co ja słyszę w obecnych sferach rządowych, oni są przekonani co do tego argumentu, który ja przed chwilą zaprezentowałem, że po Nord Stream 2 druga niekorzystna dla nas decyzja amerykańska i która pokazuje, że Biden jest Obamą, który nie dotrzymuje umów, nie dotrzymuje sojuszy. I w związku z tym trzeba liczyć tylko i wyłącznie na siebie. Mimo, że samonarzucającym się wnioskiem z tej sytuacji jest to, że nie można wszystkich żetonów stawiać na Stany Zjednoczone. Że Polska potrzebuje w dodatku do tej bardzo ważnej polisy ubezpieczeniowej w postaci Sojuszu Północnoatlantyckiego, na ten moment nieodzownej i jedynej, potrzebuje wypracować wspólnie z innymi Europejczykami drugą polisę ubezpieczeniową, której wiarygodność mogłaby w przyszłości wzrastać. Unia Europejska jest gospodarką większą niż Stany Zjednoczone. Na obronność w sumie jako państwa członkowskie wydajemy około 1/3 tego, co Stany Zjednoczone. To się może wydawać mało, ale to jest 200 miliardów euro rocznie. Dużo pieniędzy. Sam budżet europejski na obronę po raz pierwszy w historii 7 miliardów euro na 7 lat, czyli miliard rocznie, czyli bardzo mało. Ale chodzi o to, że jeżeli uważamy, że konflikt amerykańsko-chiński może się pogorszyć, zaostrzyć, no to musimy zacząć poważnie traktować własne bezpieczeństwo, bo Stany Zjednoczone nie są zdolne do prowadzenia dwóch wojen jednocześnie. Pamiętacie pierwszą wojnę w Zatoce, gdy Saddam Hussein napadł na Kuwejt i cała wielka koalicja międzynarodowa z tego Kuwejtu go wyrzuciła. Pamiętacie, jak długo zajęło przerzut wojsk do Kuwejtu, na granicy z Kuwejtem? 9 miesięcy. Znaczy przerzut wojsk amerykańskich do Europy dla wzmocnienia wschodniej flanki NATO, to jest gigantyczna operacja logistyczna, która ponadto jest możliwa tylko przez terytorium Niemiec. Znaczy te porty, które są w stanie, znaczy Gdynia, Gdańsk, Szczecin nie są w stanie przyjąć nawet niektórych z tych statków. To musi być Rotterdam, to musi być Antwerpia, to musi być Hamburg. Linie kolejowe, cały ciąg logistyczny. Więc ten, kto pogarsza nasze relacje z Niemcami, działa też przeciwko polskiemu bezpieczeństwu, bo bez zgody Niemiec nie ma wzmocnienia Polski. Ale to jest w kontekście natowskim. A w kontekście europejskim może przyjść taki moment, w którym Amerykanie powiedzą: sorry, my mamy Koreę do obrony, Japonię, Tajwan. Nawet gdybyśmy chcieli, nie jesteśmy w stanie wam pomóc. Nasze siły nie są ograniczone. Jesteście największą gospodarką świata. Z niektórymi niebezpieczeństwami musicie sobie poradzić sami. I ja w Parlamencie Europejskim pracuję na rzecz przekształcenia obecnych grup bojowych Unii Europejskiej, które są teoretyczne, tak naprawdę nigdy nie zostały użyte, w prawdziwy Legion Europejski, to znaczy jednostkę złożoną z ochotników z państw Unii, finansowaną z budżetu unijnego, która byłaby do użycia decyzją Rady Europejskiej. Ona nie będzie w stanie zatrzymać Putina, ale może na przykład zabezpieczyć libijskie porty, które zostały przejęte przez gangi szmuglujące ludzi. Znaczy, jak to się stanie, że przy pomocy rosyjskich najemników jacyś wataszkowie w Libii czy po jakimś kolapsie w Algierii przejmą te porty i odkręcą kurek z uchodźcami, to my nie możemy liczyć na Stany Zjednoczone. Oni powiedzą: my mamy trudną granicę z południem, wy macie trudną granicę z południem, radźcie sobie sami. I kończąc ten wątek, powiem tylko, że my nie realizujemy w tej materii zapisów traktatu lizbońskiego, który jest bardzo jasny, artykuł 25 bodajże, że państwa członkowskie będą wspólnie prowadziły politykę zagraniczną i bezpieczeństwa i będą się lojalnie wspierać. Znaczy, mamy dzisiaj mniejszy poziom ambicji w dziedzinie obronności niż mieliśmy w latach 90. To, o czym mówi Borrell,
stworzenie sił szybkiego reagowania. To już było postanowione w latach 90. Miało być 60 tysięcy żołnierzy do mobilizacji w ciągu 3 miesięcy. Ale dlaczego tak jest? Wytłumaczcie, jeżeli to jest na traktach, że mamy wspólną politykę bezpieczeństwa, że mamy mieć wspólną politykę zagraniczną, dlaczego tego nie ma? Jaki jest mechanizm? Bo główne państwa członkowskie Unii Europejskiej, te najbogatsze, nie są na granicy Unii i czują się bezpieczne. Jak się jest Niemcami albo Holandią, to się ma za sąsiadów innych członków Unii Europejskiej, którzy nie stanowią żadnego zagrożenia. To Polska jest na granicy Unii Europejskiej i to Polska jest miną przeciwpancerną dla Niemiec i całej reszty Europy. I to jest to, czego nie rozumie nasza dzisiejsza władza, że gdyby Unia Europejska miała wspólną obronność, to pieniądze musieliby dawać zachodni Europejczycy, a one siłą rzeczy musiałyby być wydawane tutaj, bo tu jest potencjalne zagrożenie. I Polska nie byłaby zostawiona z tym problemem sama, tylko miałaby wsparcie całego wielkiego budżetu Unii Europejskiej. I to jest po prostu w polskim interesie. Tak jak dzisiaj w polskim interesie, na razie nierealizowanym, będziemy mieli stan wyjątkowy, okej, dla 30 osób, a tak naprawdę potrzeba pokazać Łukaszence i Putinowi, że to nie jest granica tylko Polski, że to jest granica Schengen, Unii Europejskiej i NATO. I że Frontex, który ma siedzibę w Warszawie, jest w stanie na granicy, polską granicę zabezpieczyć przy pomocy kontyngentów straży granicznych z kilku państw członkowskich. Wtedy tamci goście by zrozumieli, że ta prowokacja się nie może udać. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do pytań z sali w tej rundzie. Zaczniemy od dwóch. Jako pierwsza Julia Zmrozów. Dzień dobry. Ja kiedyś czytałam wywiad z panią Ann Applebaum i mówiła pani w tym wywiadzie o tym, że Donald Trump tak naprawdę nie wie, nie kojarzy Andrzeja Dudy, a Polskę kojarzę tylko z tego, że miał tam dobre przemówienie. Czy podobna sytuacja może być z prezydentem Bidenem? Bardzo dziękuję. Zbierzemy dwa pytania, bo tak jak wcześniej mówiłem, to jest pierwszy raz, jest ich bardzo dużo, jest to pierwszy raz, kiedy pan Radosław Sikorski i pani Anna Bąk występują razem na jednej scenie, więc jest to okazja niepowtarzalna. Proszę bardzo, następny Mikołaj z warszawskiej Pragi. Dzień dobry. Ja mam na początek takie wyznanie. Chciałbym umrzeć jako obywatel Federacji Europejskiej. Jeśli Europa ma wrócić do pierwszej światowej ligi, musi się sfederalizować. Pytanie brzmi, kiedy Platforma Obywatelska powie głośno i wyraźnie tak dla federalizacji Europy? Proszę bardzo. Biden był, ile razy był Biden w Polsce, jak byłeś ministrem? Wielokrotnie. So Biden był wielokrotnie w Polsce, spotkał się z prezydentem Komorowskim, z Radek, jak był ministrem, z Tuskiem niektóre razy. My się widzieliśmy z Tuskiem kilka dni temu i właśnie on mówił o kilku różnych spotkań z Bidenem, więc Biden jest, on był szef naszej Senate Foreign Relations Committee, ten Komitet Spraw Zagranicznych w Senacie przez wielu lat, był wiceprezydentem i jest bardzo dobrze zorientowany w świecie. Znaczy on nie wyjechał z Afganistanu dlatego, że nic o Afganistanie nie wiedział, odwrotnie, wyjechał, bo bardzo dużo o tym wiedział. Jego syn bodajże walczył tam albo w Iraku. I więc ja się nie boję, że Biden nie wie, gdzie jest. Ja nie wiem, czy ja mogę opowiadać ten dowcip o Trump. Nie używam żadnych nazwisk, ale wiem, że Trump się spotkał z poważnym polskim politykiem w jakimś szczyt... Na G7. Na G7.
i myślał, że to jest Andrzej Duda, że to jest prezydent Polski, więc czy kojarzył, kto tam jest, to jest, decydujecie sam. A ja pamiętam to przemówienie Trumpa w Warszawie, po którym nasza prawica była w siódmym niebie, bo Trump opisywał walkę konkretnej barykady w Alejach Jerozolimskich podczas Powstania Warszawskiego. I nasza prawica, wow, no wiedzieliśmy, że lubi Polskę, a nie wiedzieliśmy, że tak szczegółowo zna naszą historię. A Trump oczywiście czytał z telepromptera. I my oglądaliśmy to przemówienie i ewidentnie nie chciało mu się go przeczytać wcześniej. I jak czytał, że Polacy walczyli jednocześnie z Niemcami i z Rosjanami, to było widać, wow, naprawdę? Więc to zauroczenie Trumpem naszej prawicy, która myślała, że teraz chwyciła Pana Boga za nogi, było niemądre, było naiwne. Ale byłby niemądry mieć taką postawę wobec jakikolwiek amerykańskiego prezydenta. No bo oni się zmieniają. No nigdy nie będzie jeden prezydent, który zbawi Polski. Tak nie działa. Wiadomo, ale to nie tylko wobec Polski. Znaczy prawie wszystkie kraje świata zabiegają o Stany Zjednoczone. Goście, którzy nigdy nie byli w Waszyngtonie, nie rozumieją, jak wygląda świat z punktu widzenia supermocarstwa. I naprawdę Polska nie jest środkiem tego świata. Znaczy ja próbuję naszym kolegom rządzącym wytłumaczyć taki prosty, bardzo brutalny dla nas fakt. Przez cały XIX wiek Polski nie było na mapie świata i Stany Zjednoczone jakoś sobie radziły. Czy to jest sojusz strategiczny dla nas, ale nie dla nich. To jest sojusz, tak jak mówiła pani redaktor, w pewnym kontekście politycznym. I my możemy polepszyć ten kontekst polityczny. Przede wszystkim jako wpływowy kraj Unii Europejskiej. Właśnie, a ta federalna Europa? Jestem członkiem konferencji na temat przyszłości Europy. I to jest oczywiście główne pytanie, bo to można ubierać w różne podtematy, ale głównym pytaniem jest pytanie konstytucyjne, bo Unia Europejska jest konfederacją, to znaczy takim tworem, w którym ostateczna suwerenność jest w państwach członkowskich i to jest niewątpliwe, bo jest prawo wyjścia na przykład, co właśnie udowodniła Wielka Brytania. I ja uważam, że głównym problemem Unii jest to, że państwa członkowskie obwiniają ją za porażki, którym sami są winne. To znaczy najpierw działają wbrew traktatom, a potem się dziwią, że Unia jest nieskuteczna. W Lizbonie się uzgodniły, że będą prowadzić wspólną politykę zagraniczną. Tymczasem, gdy przychodzi do Ukrainy proces miński, nie ma w tym Unii Europejskiej, tylko działają państwa członkowskie. Negocjacje z Iranem w sprawie programu atomowego, państwa członkowskie. Z Rosją, z Chinami, ze Stanami Zjednoczonymi, państwa członkowskie. A tak naprawdę w Brukseli powinni ustalać linię i potem delegować realizację tej polityki wysokiemu przedstawicielowi, ale tego nie robią, łamią traktaty. I no, Unia nigdy nie będzie skuteczna, gdy nie będzie działać wspólnie, no bo każdy jeden, nawet Niemcy, kraj członkowski Unii Europejskiej, w porównaniu do Chin czy Stanów Zjednoczonych jest mały. Dopiero razem jesteśmy równoważną potęgą. I z punktu widzenia Polski naszym interesem powinno być to, żeby być w grupie trzymającej władzę w Unii Europejskiej i tam paznokciami się trzymając już prawie byliśmy w ramach Trójkąta Weimarskiego. No a teraz jesteśmy na jakimś marginesie zupełnym. No nie może być współprzywódcą kraj, któremu grożą sankcje, który jest pod pręgierzem. Jeden jest nowy, taki pozytywny element, mianowicie do 2013 roku większość rodaków była za przyjęciem euro.
potem kryzys finansowy i tak dalej, był dołek. I teraz chyba pod wpływem drożyzny w Polsce znowu jest większość za przyjęciem euro. To jest oczywiście element integracji europejskiej. To będzie wielki spór polityczny, bo to jest czysta polityka, znaczy, gdzie zapadają decyzje. No i mamy wybór między obozem nacjonalistycznym, który chce tylko z Unii brać, nic nie dając w zamian i łamiąc traktaty, a obozem, który chce zawarować polskie korzyści i realizować polski interes narodowy we współpracy z innymi Europejczykami. Dziękujemy bardzo. Kolejna runda pytań. Teraz mamy 4 osoby. Jako pierwszy Szymon z Krakowa. Dzień dobry, panie ministrze. Szymon z Krakowa, jak już wspomnieliśmy. Chciałbym się zapytać, ponieważ do 2014-2015 roku, jak była zmiana władzy, mieliśmy do czynienia z tym, że tutaj już się realizował Brexit. Hiszpania miała problemy gospodarcze, Włochy zresztą tak samo, więc mieliśmy naprawdę świetną szansę, żeby wejść do tego trzonu Unii Europejskiej. I zresztą było to świetnie realizowane, później zresztą też na Ukrainie pokazaliśmy tutaj naszą sprawczość, też poprzez pana działania. No i teraz pytanie jest takie, bo rozmawiałem wcześniej, 2 dni temu dosłownie z Markiem Prawdą, ambasadorem przy Unii Europejskiej, i on opowiadał o tym i o tym, że PiS zrealizował po prostu po przejęciu władzy inną metodę, czyli budowania tego Trójmorza. I jeżeli dojdzie do zmiany władzy, jaka jest pana koncepcja, jak powinniśmy, czy powinniśmy wrócić i próbować realizować ten Trójmont Weimarski, żeby wejść do trzonu Unii Europejskiej? Czy w ogóle jest szansa, żebyśmy do tego trzonu się dostali, czy jakoś połączyć? Dzięki bardzo. Kolejne pytanie, Julia. Dzień dobry, panie ministrze. Nazywam się Julia Zalewska-Biziuk, przyjechałam z Warszawy i chciałam się zapytać o bezpieczeństwo, ale europejskie, ale bardziej w kontekście gospodarczym, ponieważ w czasie pandemii teraz COVID-19, jakby ta pandemia dobitnie pokazała, że łańcuchy dostaw, globalne łańcuchy dostaw są bardzo niestabilne, wrażliwe na wiele czynników zewnętrznych, nad którymi nie mamy kontroli i warto może by je skrócić. I chciałam się spytać, czy jest taka możliwość, aby te łańcuchy dostaw przenieść bardziej na obszar Europy albo gdzieś bliżej domu i czy może trwa dyskusja na ten temat w Unii Europejskiej albo może jest jakaś podkomisja, która realizuje ten cel. Dziękuję. I jeszcze mamy Mateusza ze Szczecina. Oj, bo będziemy musieli sobie zapisać. Nie, ja bardzo szybko tylko. Jeśli chodzi o taką, mam kontrę na temat pytania, gdzie jesteśmy jako państwa europejskie, w Kabulu czy w Afganistanie. To nie był nasz pomysł, żeby tam jechać. Więc nas tam nie powinno być. W ogóle jechaliśmy tam jako wsparcie. A druga sprawa to jest, co to znaczy, że te kraje są zbyt egzotyczne, żeby je wspierać i tam zostać. Dziękuję. To oddaję głos w takim razie. Trójmorze to nie jest nowy pomysł. To jest popłuczyna przedwojennych koncepcji. Nie udało się wtedy, nie uda się teraz. Z bardzo prostego powodu. Mianowicie kraje pomiędzy Bałtykiem, Morzem Czarnym a Adriatykiem mają kompletnie inne interesy. Mają kilka rzeczy wspólnych. Postkomunistyczną przeszłość, pewne zacofanie infrastrukturalne. I jeśli Trójmorze oznacza, że jest ten fundusz amerykański $200 milionów, który wspiera te wielomiliardowe inwestycje Unii Europejskiej, to proszę bardzo. Ale jako koncepcja geopolityczna, jednoczesnego odstraszania Rosji i równoważenia Niemiec, on się nie może udać, bo wiele z tych krajów nie chce ani odstraszać Rosji, na przykład Węgry, ani równoważyć Niemiec, na przykład Czechy. Więc to jest niewykonalne zadanie i w tym sensie szkodliwe, bo odciągające uwagę i energię polityczną od tego, co jest prawdziwym zadaniem. To jest wejście do grupy trzymającej władzę w Unii Europejskiej, a w przyszłości, mam nadzieję, do grupy G20. Jeśli chodzi o łańcuchy dostaw,
No to jest jedna z kwestii, o których mówimy w tej konferencji na temat przyszłości Europy, bo jedną z elementów mocniejszej Europy powinna być Unia dla zdrowia. Więc okazało się, że w pandemii, tak jak pani mówi, że na przykład aktywne komponenty niektórych kluczowych lekarstw są produkowane w Chinach i z tym trzeba skończyć. Znaczy musimy mieć europejskie minimalne standardy zapasów niektórych kluczowych komponentów, nie tylko zdrowotnych, i to oznacza, że część z nich musi być produkowana w Europie. Tylko nie możemy pozwolić nacjonalistom na mówienie, że a Europa zawiodła w pandemii. Zgoda, komisja nie była przygotowana na interwencję w trakcie pandemii. Dlaczego? Bo sprawy zdrowia były do tej pory zawarowane jako wyłączna kompetencja państw członkowskich. Komisja interweniowała w to trochę na skraju zdolności traktatowych, na zasadach jednolitego rynku. Znaczy uniemożliwiła blokowanie przepływu. Pamiętacie państwo maseczek, respiratorów pomiędzy państwami członkowskimi? A potem dokonała wspólnych zakupów szczepionek, dzięki czemu mieliśmy te szczepionki znacznie taniej. Więc zgoda, powinniśmy to zrobić i Unia Europejska jest dobrym instrumentem do wykonania tego. No bo po co duplikować niektóre z tych magazynów czy zdolności? Może tyle. Jeżeli to pytanie o dlaczego Polska była w Afganistanie i w ogóle dlaczego my wszyscy byli w Afganistanie, skoro on jest tak egzotyczny, to jest bardzo łatwo z dzisiejszej perspektywy mówić o decyzji, które były robione na początku, 20 lat temu, 2001, 2003 rok. Trzeba pamiętać, że na początku przyczyny, dlaczego w ogóle byliśmy w Afganistanie, to był właśnie atak terrorystyczny w Nowym Jorku i Waszyngtonie. I oryginalny pomysł był znaleźć Osama Bin Laden, znaleźć Al-Kaidę, zniszczyć tę grupę i ludzi, którzy go podparli. Na samym początku były rozmowy, były negocjacje z Talibanem ówczesnym. Czy oni by nie chcieli nam pomagać i znaleźć ludzi z Al-Kaidy? I oni mówili, że nie, oni odmówili. Więc ta wojna z Talibanem zaczęła od tego. Też trzeba pamiętać, że Afganistan, że właśnie ten atak na World Trade Center to był pierwszy moment w całej historii NATO, że NATO zdecydowali na wspólną akcję, że mówili, że to jest Article 5, mianowicie, że to jest atak na jeden z naszych członków i wtedy wszyscy będziemy reagować. Polska wtedy była nowy członek NATO i tak jak Niemcy i Holenderzy i Hiszpanie i Włosi, którzy wszyscy mieli swoje kontyngenty w Afganistanie, mieli poczucie, że my jako, szczególnie jako nowy członek, ale w ogóle jako członek, musimy też pokazać, że chcemy pomagać, że jeżeli jest wspólny atak i jest wspólny cel, że jesteśmy razem. Więc ja nie sądzę, że to był błąd dla Polski jechać do Afganistanu i w ogóle ja nie sądzę, że to był błąd dla Amerykanie. Błędy były w the failure to define the mission, że nie byli w stanie definiować, po co oni są tam tak długo, jaki jest cel, czy cel jest tylko zniszczyć Al-Kaidę i wyjechać, czy cel jest walczyć z Talibanem, który mają bardzo głębokie korzenie w społeczeństwie afgańskie i dopiero teraz rozumieją aż tak, jak głęboki. To jest pasztunowski ruch tak naprawdę bardzo silny. Czy chcemy z nimi walczyć, czy chcemy zbudować nowy Afganistan, gdzie jest miejsce na praw kobiet, szkoły, postęp, nauka i tak dalej. I były te różne cele, które nigdy nie były definiowane. Też trzeba pamiętać o Afganistanie, że jesteśmy tylko na początek tej nowej fazy i nie wiemy, co będzie dalej. Więc jeszcze może się okazać, że te miliony
dzieci, które chodziły do szkoły i które dlatego umieją pisać i czytać. I te miliony Afgańczycy, którzy coś osiągnęli w ostatnich 20 lat. To jest, i trzeba pamiętać, że to jest bardzo młody kraj. Większość ludzi mają mniej niż 30 lat, więc większość ludzi w Afganistanie już nie pamiętają ten stary reżim. Więc ja mam jakąś nadzieję, że jednak te zmiany kulturowe, edukacyjne i będą mieli jakiś wpływ na następny los Afganistanu. Ja bym nie powiedziała, że to było wszystko do kitu, czy to było wszystko niepotrzebne. Jeszcze zobaczymy. A poza tym chcę panu powiedzieć, że wojsko musi mieć jakąś wojnę. Bo jeśli chcemy mieć poważną armię, która nie jest tylko na defilady, to oni muszą mieć misje, na których jest prawdziwe niebezpieczeństwo i prawdziwe zadania. I w tym sensie Irak i Afganistan dla Wojska Polskiego były bardzo dobre. Przechodzimy do kolejnej rundy. Pierwszy zadaptanie Max Rzeszowa. Tak, dzień dobry. Ja chciałem spytać o taką kwestię, jak pogodzić idealizm z realizmem w polityce zagranicznej. To znaczy, jak wymusić na państwach takich jak Chiny, gdzie są represjonowani Ujgurowie, czy Rosja, gdzie zwolennicy Aleksieja Nawalnego są zamykani w więzieniach, respektowanie tych podstawowych praw człowieka, jednocześnie utrzymując z nimi takie w miarę poprawne relacje, żeby realizować te cele, których nie osiągniemy wyłącznie w tej wspólnocie państw demokratycznych, jak zapobieganie zmianom klimatu czy rozwijanie światowej, globalnej gospodarki. I kolejne pytanie mamy od Agaty z Olsztyna. Witam państwa serdecznie. Ja mam bardzo proste, ale wymagające trochę wyobraźni pytanie związane z sojuszem Polski i Stanów Zjednoczonych. Jak tak naprawdę może on wyglądać w obecnym czasie i nieco przyszłym? Wiadomo, po wyborach Joe Bidena i Kamala Harris na prezydenta i na premiera Stanów Zjednoczonych i z naszą obecną władzą. Jakie są realne plany utrzymania postulatów, które zostały wcześniej zawarte, czyli plan rozbudowy importu gazu ze Stanów do Polski oraz utrzymanie sojuszu z wojskami Stanów Zjednoczonych chociażby. I kolejne pytanie od Oliwii z Warszawy. Dzień dobry, szanowni państwo. Chciałam się odnieść do pytania, tak naprawdę, o których poruszyli moi przedmówcy. Otóż chciałabym zapytać o taki temat, który teraz jest ostatnio bardzo popularny, otóż global governance. I patrząc na to lokalnie, odnośnie Unii Europejskiej, mówiliśmy tutaj o koncepcji federacji państw członkowskich, jednakże jest to taka koncepcja dość odległa i jest to proces jakby długotrwały. Stąd chciałabym zapytać, jakie kompetencje powinny zostać przekazane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, więcej tych kompetencji, żeby może nie na razie stworzyć federację, ale żeby Unia Europejska była bardziej efektywna, szczególnie jak wspominaliśmy w czasach pandemii, udowodniło nam to, że jednak integracja jest potrzebna. Dziękuję serdecznie. I jeszcze Patryk z Krakowa w tej rundzie. Panie marszałku, pani redaktor, Patryk Golba-Zawadzki. Mam takie dwa pytania. Po pierwsze, czy przez udział polskiego wojska w Afganistanie możemy mieć ryzyko różnych ataków terrorystycznych czy innych napięć na terenie Polski, tak jak był we Francji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii w ubiegłych latach? Oraz drugie pytanie właśnie odnośnie zagrożenia strony rosyjskiej. Bardzo często się teraz powtarza, że rzekomo przez powiązania gospodarcze, jakie mamy w swojej współczesnej globalnej wiosce, nie istnieje kompletne ryzyko żadnego zagrożenia wojskowego strony Rosji. Ale jednak sytuacja Gruzji, Ukrainy czy Estonii w 2007 doskonale pokazuje, że jednak te powiązania nie mają wielkiego znaczenia. Jak właśnie wygląda z państwa strony ta opinia? Czy mamy prawo się objawiać, czy raczej powinniśmy skupić się na rozwoju własnego kraju niż konkretnie wojska polskiego? Dziękuję. Proszę bardzo. Jak wojsko, to chyba ja, nie? To może od końca właśnie. W najbliższych dniach będziemy na pewno informowani o kolejnej turze rosyjskich manewrów wojskowych pod kryptonimem Zapad. Zapad, czyli Zachód. Oni mają trzy kierunki strategiczne. Zachodni, południowy i wschodni. I każdego roku jeden z nich jest ćwiczony.
Rosja jest olbrzymim krajem, więc to wymaga u nich też gigantycznego przerzutu wojsk, żeby reagować na ewentualne zagrożenia. I to, co jest niepokojące, przynajmniej w przeszłości było, w scenariuszu ćwiczeń Zapad, no bo jak sama nazwa wskazuje, one ćwiczą pewne hipotetyczne sytuacje po to, żeby ewentualnie je zrealizować. No to w przeszłości Zapad polegał na tym, że były jakieś rzekome ataki na mniejszość rosyjską w państwach bałtyckich, albo powstanie rzekome mniejszości polskiej na Białorusi i następowała interwencja wojsk rosyjskich, w trakcie której odpalano nad terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego, nie na ziemię, w atmosferze, ładunek atomowy średniego zasięgu. I ta koncepcja jest oparta na dość realistycznym założeniu, że Rosja wobec państw bałtyckich i wobec północno-wschodniej Polski ma, także na Białorusi, lokalną przewagę w wojskach konwencjonalnych. Z oczywistych względów. Państwa bałtyckie są wzdłuż osi Moskwa-Petersburg, czyli głównej osi strategicznej tego kraju. Tam jest bardzo duża ilość wojsk. A NATO jest w stanie wesprzeć państwa bałtyckie siłami brygady na państwo, czyli po 5 tysięcy żołnierzy, czyli prawie nic. I ewentualne wsparcie Polski, już mówiłem, jak jest trudne, a państw bałtyckich jest jeszcze trudniejsze. Ponadto Rosjanie kalkulują, że odpalenie ładunku atomowego nad terytorium NATO, nawet gdyby nie pociągało za sobą żadnych ofiar, spowoduje totalny chaos decyzyjny po stronie zachodniej. Mamy już 30 lat, podczas których literalnie nikt w Europie, wśród polityków, nie jest szkolony ani w teorii, ani w praktyce eskalacji nuklearnej. Nie mieliby pojęcia, jak na to zareagować. I zajęłoby nam to tydzień, dwa, żeby w ogóle się pozbierać, co z tym zrobić. A oni już by do tego czasu doszli do Bałtyku. To jest doktryna rosyjska deeskalacji, to brzmi fajnie, ale oznacza rozstrzygnięcie konfliktu poprzez szokowe użycie broni atomowej, żeby go rozstrzygnąć na swoich warunkach. I ona jest oczywiście wbrew różnym traktatom międzynarodowym, ale niewykluczone, że jest skuteczna. I ja się nie spodziewam, żeby prezydent Putin się na to poważył, bo oczywiście to by była tylko pierwsza faza konfliktu z NATO. Ale to, że to jest ćwiczone, jest oczywiście elementem zagrożenia. Tak samo jak elementem zagrożenia jest to, że w Królewcu wymieniono stare radzieckie rakiety bliskiego zasięgu na rakiety typu Iskander, które już w zasięgu mają nie tylko Warszawę, ale nawet Berlin. I na które my nie mamy żadnej odpowiedzi. Rosja dzisiejsza nie ma roszczeń terytorialnych wobec Polski. W swojej optyce Rosjanie zachowują się defensywnie, ale ta defensywność jest moim zdaniem taka polityczna. Oni uważają, że zagrożeniem dla putinowskiego systemu władzy byłoby to, że Ukraina czy Białoruś stają się prozachodnimi demokracjami, które odnoszą sukces. Bo wtedy sami Rosjanie mogą zażądać tego samego, a to naprawdę jest zagrożenie dla kleptokracji rosyjskiej. Z tym, że Rosja pokazuje, że jest zdolna do brutalnego użycia siły i zmiany granic siłą. To pokazała na Krymie i na wschodniej Ukrainie, że jest jednym słowem mocarstwem rewizjonistycznym, niepogodzonym ze swoją rolą i miejscem w hierarchii narodów, a to jest zawsze niebezpieczne. Jeżeli ja mogę coś dodać, ale trzeba też rozumieć, że dla Rosji najlepsze rozwiązanie swojego najgorszego problemu, mianowicie Unia Europejska, demokracja w Europie, ten język w ogóle liberalny, demokratyczny, najlepsze rozwiązanie są niewojskowe.
Więc dlaczego tak jest, że Rosja daje poparcie i skrajnej prawicy, i czasami skrajnie lewicowy, i separatyści w całej Europie? I grupom antyszczepionkowym. Tak. Dlaczego oni popierają katalońskie separatyści, czy Marine Le Pen we Francji, czy Salvini we Włoszech, czy Donald Trump, który też pomogli w czasie kampanii wyborczej. I to nie jest tylko złośliwości. I to jest dlatego, że jest w ich interesie, żeby jakby rozbroić Zachód, no bez jakichś akcji wojskowych. Więc oni próbują działać politycznie i ideologicznie i częściowo też przez korupcję. Przez wielkie biznesy, przez wpływ nad rządami, firmy szczególnie energetyczne też próbują mieć wpływ nad decyzji zachodniej, żeby właśnie nie mieć taką wojsko. Więc ten używanie broń i te ćwiczenia i tak dalej, ja nie chcę tego lekceważyć, ale to jest jakby część szerszej polityki wobec Zachodu. I jak Radek dobrze mówi, to jest dlatego, że oni, ich percepcja, że Zachód jest dla nich zagrożenie ideologiczne, że oni się boją ten język demokracji, ten język przeciwko korupcji i w ogóle ten wzór, który styl życia tutaj, bo to jest atrakcyjne dla Rosjanów. I w Polsce, co jest niebezpiecznego pod tym względem, my mamy fałszywe przekonanie, że jesteśmy zaszczepieni na rosyjskie metody, no bo przecież mało kto lubi Rosję czy Związek Radziecki. I to jest kompletna ułuda, bo im nie chodzi o to, żeby ktokolwiek kochał Rosję. Im chodzi tylko o chaos i o to, żebyśmy się nienawidzili nawzajem. I żebyśmy byli przeciwko Europie, przeciwko Niemcy, przeciwko Stanom Zjednoczonym. Wyjęcie Polski z obozu Zachodu i zrobienie z Polski strefy szarej. To jest ich cel, to im wystarcza. I niestety dzisiaj nasza prawica przejęła część rosyjskiego języka. Przecież te ustawy przeciwko różnym równościowym sprawom, czy to szczucie na środowisko LGBT, to się zaczęło 15 lat temu w Rosji. Bo oni uznali, że to jest ta jedna kwestia, w której Polska naprawdę się różni od reszty Zachodu i że tu można wbić klina. I robią to bardzo skutecznie. Ale mieliśmy inne pytania. Było pytanie o idealizmu i realizmu, ale możesz... Było pytanie o ryzyko ataków terrorystycznych w Polsce. Ja uważam, że nadal niskie, bo Polska nie jest, jak widać te tam propagandę ISIS czy Al-Kaidy, to Polski w tym nie ma, nie jesteśmy uważani za wroga numer jeden i logistycznie jest im trudno tu operować, bo jest minimalna ilość muzułmanów w Polsce. Federacja i kompetencje do przekazania. No to jest oczywiście, o tym już mówiliśmy, że to jest rzecz bardzo kontrowersyjna, no ale ja uważam, że Unia Europejska powinna niektóre sprawy, którymi się dzisiaj zajmuje, oddać z powrotem do państw członkowskich i zawarować na wieki wieków, że one będą w kompetencjach państw członkowskich. To są sprawy związane z nauczaniem historii, z tożsamością narodową, z kulturą, z religią i tak dalej. A delegować kompetencje na szczebel unijny powinniśmy tam i tylko tam, gdzie to jest ewidentnie we wspólnym interesie. Gdzie jako społeczność 450-milionowa ważymy więcej i uzyskujemy więcej niż w pojedynkę. Unia w jednej dziedzinie jest supermocarstwem, w dziedzinie handlu, jak się przekonują w tej chwili Brytyjczycy. Dlaczego? Bo w dziedzinie handlu oddaliśmy kompetencje Komisji Europejskiej. W tej sprawie Unia już jest federacją i ma rezultaty. Jeśli chodzi o import gazu i sojusz polsko-amerykański, to jest skomplikowana kwestia. Myśmy zbudowali terminal gazowy w Świnoujściu, na który PiS tylko naklejkę przyczepił.
Nie dlatego, że gaz ten skroplony z rynków światowych jest tańszy, bo on czasami jest tańszy, czasami jest droższy. To po prostu zależy od wahania cen na rynkach spotowych. Myśmy go zbudowali po to, żeby przygotować się na następne negocjacje z Rosjanami. Żeby następnym razem można powiedzieć, albo dajecie nam cenę niemiecką lub niższą, albo spadajcie. Bo tylko wtedy można negocjować. Więc ten terminal się zwróci, jeśli uzyskamy lepsze ceny gazu od Rosjan, nawet jeśli w ogóle go nie będziemy używali do importu gazu. Ale jakoś tam używamy, no bo czasami ta cena jest bardziej korzystna na rynku spotowym. Ze Stanami Zjednoczonymi mamy inny potencjalny projekt, o którym zaczyna się mówić także w sferach rządowych. No zdaje się, że będziemy musieli obniżyć radykalnie emisyjność naszego przemysłu, naszej energetyki. Prawie wszystkie kraje w Unii Europejskiej mają elektrownie atomowe. To jest kontrowersyjny temat. Ja sam jestem agnostykiem. No ale są dwa modele. Model ten dużych elektrowni i tu Francja ma najnowsze reaktory trzeciej generacji. Jest jeden budowany w Finlandii. I Stany Zjednoczone chcą wejść na rynek Unii Europejskiej z generatorami na bazie swoich reaktorów z lotniskowców i atomowych łodzi podwodnych. Małymi modułowymi reaktorami na potrzeby jednego miasta. Co ma o tyle fajną logikę, że wtedy nie trzeba budować tych gigantycznych sieci przesyłowych. Więc tu jest wielka szansa, oby rząd tego nie spalił, bo oni nie są dobrymi negocjatorami. To znaczy, jeżeli Polska ma być miejscem na wejścia tej technologii amerykańskiej na rynek Unii Europejskiej, to naprawdę powinni nam dać dobrą cenę. I ostatnia kwestia, polityka zagraniczna, a wartości. Do tego pytania o Amerykę tylko chciałam dodać, że powtarzam, że indywidualni członkowie Kongresu Senatu mają prawo blokować eksporty militarne do jakikolwiek kraju. I ja rzeczywiście się boję, że w przypadku Polska jest tyle dyskomfort i gniew w tej chwili w Kongresie wobec Polski z różnych powodów, słusznie i niesłusznie, że tego może mieć miejsce. To ja bym tego nie wykluczył. Ale to pytanie o jakby o idealizmu i realizmu, to jest bardzo ciekawy temat, który nie da się odpowiadać dzisiaj w jednej słowie czy w kilku zdań. Bo to jest istota w ogóle polityki zagranicznej. To jest najtrudniejsze pytanie. Mianowicie, i mogę powiedzieć, ja trochę znam ludzi z administracji Bidena i mogę powiedzieć, że w tej chwili właśnie trwa wielki dyskusji, taki nawet spór między ludzi, którzy myślą, no, że jak mówiłem wcześniej, że trzeba przygotować na duży konflikt z Chinami w sferze militarnej, ale też o praw człowieka, o demokracji, o wpływ Chin w Afryce i w Azji i nawet Południowej Ameryce, że musimy przygotować na kompletnie na to i ludzi z drugiej strony, którzy mówią, chwileczkę, mamy bardzo duże wspólne tematy z Chinami. Po pierwsze, klimat. No, nie ma rozwiązania problem zmiana klimatu czy bez Chiny. No, to jest drugi największy gospodarka na świecie. I różne problemy ekologiczne, też uchodźcy, też różne, może nawet Afganistan, bo ja się boję, że będzie wielki kryzys humanitarny w Afganistanie następny. I wszystkie te problemy, do tego potrzebne jest właśnie jakaś współpraca między Chinami i Stanami. I jest część właśnie administracji Bidena, który właśnie ich priorytetem właśnie jest klimat i oni chcą, i John Kerry jest liderem tego części i oni będą chcieli rozmawiać z Chinami i
I nie ma jakiejś czysty, oczywisty metody, żeby odpowiedzieć na to pytanie. No, jedyne, co możemy, ludzie oglądają w tej chwili na historii, no jak jednak, jak było ten wielki konflikt między Stanami i Związek Radziecki, jednak nam się udało razem z Sowietami różne rzeczy robić razem. Znaczy, były jakieś sfery, gdzie mieliśmy wspólne interesy, nie wiem, prawa morskie, czy tam były różne rzeczy, byliśmy w stanie się dogadać. Więc szukają w tej chwili właśnie, jak może być model, jak współpracować z Chinami w kilka sferach i być ich konkurenci w innych sferach. I to jest jakby wielka sztuka dyplomacji i zobaczymy, czy ten ekip Bidena jest w stanie to zrobić. Nie jest to ani to oczywiste, nie jest to proste pytanie. No zawsze jest, zawsze szukamy balansu, ale też trzeba pamiętać, że jak i my tego właśnie w tej chwili nauczamy znowu, że nie da się prowadzić polityki zagranicznej, której nie ma poparcia społeczne. Musi być jakieś poparcie. Żeby być albo współpraca z Chinami, albo konflikt z Chinami, musi politycy w Stanach i wszędzie tak naprawdę muszą mieć poparcie. Więc bardzo dużo i lekcji amerykańskiej historii jest tak, że Amerykanie nie akceptują na długą metę bardzo cyniczny argumentacji, że prędzej czy później potrzebują jakiejś argumentacji, ja bym nie powiedziała idealistycznej, ale jakby zgodnie z naszymi głównymi nurtami politycznymi. Znaczy prędzej czy później będą zapytać, czy pracujemy razem z innymi demokracjami, czy nie, no bo to jest tradycja amerykańska. Więc ten nurt idealistyczny to nie jest tylko wymyślone przez jakiś tam filozoficznych dyplomatów, to jest też bardzo jest gruntowe, to jest jakby część amerykańskiej polityki. Żeby potwierdzić, ja byłem w Waszyngtonie w zeszłym miesiącu oficjalnie jako szef delegacji Unia Europejska Stany Zjednoczone, między innymi w Senacie u republikańskiego senatora z Komisji do Spraw Obronnych Senatu. Mówi, widzisz ten klaser tu? Tam są dokumenty. Jak ja nie podpiszę tego dokumentu, to Turcja nie dostanie części zamiennych do swoich F-16. A ja ich nie podpiszę, dopóki nie zrezygnują z rosyjskich S-400. I co mi zrobią? Znaczy, nam grozi to, co Pakistanowi w latach 90., gdy wykryto pakistański program atomowy. Zapłacone już 28 F-16 za parę miliardów dolarów czekało coś półtorej dekady na pustyni w Nevadzie na dostawę. Znaczy, PiS rządzi 6 lat, wydaje duży budżet obronny, żadnego systemu obronnego jeszcze nie ma, bo wpłacają wielkie zaliczki na F-16, na Patrioty, na inne rzeczy. Jak nabroją jeszcze bardziej, to nam grozi, że te pieniądze w Stanach będą, tylko że my sprzętu nie dostaniemy. Absurd. I to zależy od jednego senatora. A oni sobie wyobrażają, że mogą de facto konfiskować inwestycje amerykańskie bezkarnie. Jeśli chodzi o tą relację wartości a polityka zagraniczna, no to niestety w polityce zagranicznej dyplomację prowadzi się nie tylko z krajami, które się podziwia albo lubi. Prowadzi się także z krajami nieprzyjemnymi. Ja byłem jako wiceminister w Korei Północnej i rozmawiamy z Koreańczykami Północnymi. My nie zmusimy Chiny do porzucenia komunizmu na rzecz jakąś presją handlową. Więc ja sobie to tłumaczyłem tak, że im bliżej jakiś kraj jest naszych polskich granic, tym większy powinien być ten komponent ideowy, bo jest w tym większym naszym interesie, żeby ten kraj był podobny do nas, bardziej demokratyczny. Dyktatura na drugim końcu świata do zniesienia. Dyktatura po drugiej stronie granicy, tak jak w tej chwili na Białorusi czy w Rosji, trudniej.
Przechodzimy do kolejnej rundy. Teraz Agnieszka jako pierwsza. Pani redaktor, panie marszałku, ja troszkę bym chciała odejść od tych tematów i zapytać o sztukę słowa. Pan w swojej książce miał taki, książce Polska może być lepsza, którą ją bardzo serdecznie wszystkim tutaj polecam i mam nadzieję, że większość jest już po lekturze. Pisał pan właśnie o przemówieniach. Pani na co dzień posługuje się słowem pisanym i też słowem mówionym, a my słyszymy ciągle naszego prezydenta, który wciąż się uczy. Ja nie wiem, czy on się kiedyś nauczy mówić po angielsku, ale mi osobiście jest wstyd. Słyszymy naszego premiera, który nie potrafi układać słów, zdań i nie wiem, czy to jest w ogóle gramatycznie. Zresztą w internecie potrafimy śmiać się z takich rzeczy i to może dobrze, bo ironia jest jakimś sposobem walki. A ja bym chciała właśnie spytać państwa, jak być szafarzem tych słów, jak osiągać cele polityczne, jak negocjować, jak pisać artykuły, pisać książki, jak uczyć się debaty w Polsce, która jest nam potrzebna i Polsce przyszłości. Dziękuję. Kolejne pytanie będzie od Pawła Schojna. Dzień dobry. Szanowni państwo, ja wrócę do tematu wojskowości. Mianowicie, czy Polska po przejęciu władzy z rąk PiS-u powinna, niejako dając dobry przykład, powołać oddział w armii, który zajmie się typowo obroną granic zewnętrznych Unii Europejskiej, na przykład w miejsce Wojsk Obrony Terytorialnej, których istnienie moim zdaniem budzi wątpliwości. A teraz będzie Basia z Wrocławia. Dziękuję. Pani redaktor, panie marszałku, powiedziała pani kiedyś, że Orban jest sprytniejszy od Kaczyńskiego, chociaż nie wiem, jak wysoko jest postawiona poprzeczka, i lepiej rozumie świat Zachodu. A jak Zachód, jak Unia rozumie świat i swoje miejsce w nim? To znaczy, czy Unia Europejska, stworzona jednak na filarze spójności, jednomyślności, działająca cały czas w procesie decyzyjnym, które wymaga jednomyślności państw, czy ona jako takie soft power, dążące do smart power, jak rozumiem docelowo, jest w stanie faktycznie stać się jakimś gwarantem, filarem, także w kontekście tych wzrastających potęg? I czy nasz świat wschodu jest w stanie w tym momencie czuć się przez Unię wspierany i broniony? Gdzie tu jej miejsce? Dziękuję. I ostatnie pytanie w tej rundzie. Michał z Oświęcimia. Dzień dobry, Michał Sowa. Pani redaktor, pani marszałku, ja mam takie pytanie związane z tym, że jak wiadomo, polityka, szczególnie polityka zagraniczna, to jest sztuka gry na wielu fortepianach. I z jednej strony powinniśmy walczyć o jak najlepsze miejsce w tej grupie trzymającej władzę w Unii Europejskiej, z drugiej strony w ramach NATO starać się mieć dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi. A czy właśnie tym trzecim fortepianem nie będzie jakoś próba znalezienia konsensusu i pola do kooperacji z Chinami, bo widzimy, że Chiny rosną w siłę gospodarczą już na przykład w Afryce i w Bliskim Wschodzie, znacznie odjeżdżają Stanom Zjednoczonym i po prostu ich tam pokonują, właśnie takim soft power inwestycjami. I moje pytanie brzmi, jaką cenę za to polsko-chińskie porozumienie byśmy zapłacili i po prostu czy warto taką cenę zapłacić? Dziękuję. Proszę bardzo, oddaję głos państwu. To może od końca, bo jestem autorem koncepcji stosunków z Chinami Europejskiej Partii Ludowej, która teraz jest przedmiotem negocjacji między grupami parlamentarnymi i być może zostanie przyjęta w ogóle przez Parlament Europejski i której konkluzją jest slogan, że z Chinami powinniśmy współpracować tam, gdzie to możliwe, konkurować tam, gdzie to niezbędne i konfrontować tam, gdzie to nieuniknione. Ja się obawiam, że polityka samodzielna Polski wobec Chin, to fajnie brzmi, był premier Chin po raz pierwszy od 25 lat za naszych czasów w Warszawie, spotkał się z całym regionem, tylko że cała Polska to jest jedno miasto chińskie. Nie będziemy podmiotem równoważnym dla Chin. Unia Europejska tak, ale nie jeden kraj, żaden kraj Unii Europejskiej, więc to musi być polityka europejska wobec Chin.
Jeśli chodzi o jednomyślność w Unii Europejskiej, no to ja uważam, że jednomyślność działa tak do 12-13 członków, jakiegokolwiek ciała, w jakimkolwiek kontekście. A jesteśmy pod 30. I no mamy dzisiaj teraz ambasadora przy ONZ-cie, pana ministra Szczerskiego. On całą książkę napisał o tym, że darem Polski dla Unii Europejskiej powinna być nasza tradycja liberum veto. Znaczy, dziękuję za taki dar. Ten film już widzieliśmy i wiemy, jak się kończy. Więc naszym zamordystom się wydaje, że jednomyślność jest fantastyczna, no bo Kaczyński, siedząc na Nowogrodzkiej, może całą Europę trzymać w szachu, tak? I muszą do niego wydzwaniać, a on przez Morawieckiego i tam Morawiecki musi się, a mogę się zgodzić, nie mogę się zgodzić, fajne. Tylko tak się składa, że Polska nie jest jedynym krajem, który ma to prawo weta. I mieliśmy parę miesięcy temu sprawę. Dokładnie chodziło o to, że Cypr wetował sankcje nakładane na Rosję ze względu na swoją sprawę z Turcją o jakieś złoża gazowe. Więc informuję pana prezesa Kaczyńskiego, że jak mawiał jego brat Lech Kaczyński, Unia Europejska nie składa się z samych Polsk. I że weto mogą inni używać na naszą szkodę. I w związku z tym lepiej mieć jest mechanizm decyzyjny, który działa, w którym trzeba wykonać wysiłek budowania koalicji, ale w którym na koniec jest jakaś większa zgoda co do celów. Co do zastąpienia WOT-u jakimś oddziałem na rzecz granic europejskich, nie, bo to nie może być polska inicjatywa. To musi być wysiłek unijny, czy też grupy państw unijnych, bo większość wielkich projektów unijnych jest inicjowana przez grupy inicjatywne. Więc z obronnością europejską pewnie będzie tak samo, że nie wszyscy w tym samym zakresie się na początek zgłoszą. Ale ten Legion Europejski, finansowany z budżetu Unii Europejskiej, on mógłby interweniować na obrzeżach Unii Europejskiej dla ochrony jej granic, z udziałem polskich ochotników oczywiście. No i sztuka słowa, ja powiem, jak ja to widzę. Znaczy, mnie tego uczono na uniwersytecie, zwięzłego pisania. I dzisiaj sobie bardzo to cenię, bo na przykład na Twitterze czy na Facebooku, jak się umie pisać nagłówkami de facto, no to jest skuteczne, prawda? I bardzo boleję nad tym, że w zasadzie jedynymi miejscami w Polsce, które uczą retoryki, to są seminaria duchowne i może niektóre studia prawnicze. Ale sztuka wysławiania się, sztuka przemawiania tak naprawdę wszystkim z państwa się przyda w jakimś momencie waszego życia, bo pójdziecie na rozmowę o pracę, będziecie musieli coś powiedzieć na zebraniu publicznym i umieć złożyć swoje myśli w taki ciąg, który przekona innych, jest użyteczne, bo w ogóle na tym polega przywództwo. Znaczy skłonienie innych do czegoś, czego inaczej by nie zrobili. A tego nie ma bez umiejętności konstruowania argumentu. A obawiam się, że polski system edukacyjny nie ma tego za priorytetu i to by trzeba zmienić. Tak, po pierwsze mi jest trochę głupie odpowiadać na pytanie o używanie słów, jak mówię po polsku, który nie jest mój urodzony język i w którym nie wiem, że mówię niegramatyczny. I nawet nie jest pierwszy zagraniczny język, który studiowałam, więc to jest chyba trzeci, więc kiedyś lepiej mówiłam po francusku i po rosyjsku, więc to jest dla mnie już trudniej, ale mogę coś odpowiadać o angielskiej. Zawsze, bo bardzo często jestem zapytany i nawet prowadziłem taki krótki kurs w zeszłym roku, który tytuł był How to Write.
jak pisać. I miałem tam grupę ciekawych studentów, oni byli graduate students w Johns Hopkins i oni byli, znaczy wszyscy, no wszyscy oczywiście widzieli how to write, jak pisać, ale one mieli podobne problemy, mianowicie, że oni wszyscy próbowali w swoich pisaniach jakby pokazać, ile wiedzą, jaki, że ilość wiedzy, czy też próbowali zawsze używać dużych słów, żeby pokazać, że oni mają naprawdę taki niesamowity vocabulary, bo widzieli i używać bardzo skomplikowane zdania, bo też to jest taka tradycja akademicka, że tym trudniej jest coś do czytania, czy no, to znaczy, że musi być jakiś w tym wielka myśl. I próbowałam przez te kilka tygodni im jakby kompletnie oduczyć od tego i mówiłem im, że najlepiej jak coś pisać i chcesz być przekonujący, trzeba wyimaginować, znaczy myśleć, że mówisz do swojego przyjaciela i próbujesz go namówić, że próbujesz go zmienić jego zdanie. Znaczy nie używać akademickie, skomplikowane słowa czy skomplikowane zdanie, ale te najprostsze słowa. I bardzo często u młodych ludzi jest właśnie, że brakuje ten instynkt, żeby mówić jak w pewnym sensie jak najprościej. Mam jeden kolega, bardzo dobry dziennikarz angielski, Charles Moore, który był zrobił taką kampanię przeciwko adverbs. Przyimki, przysłówki. Przysłówki, no, że on i adjectives, że przemytniki, że oni są, że używasz za dużo i że najlepiej tylko mówić to, co chcesz i bez tych jakby dodatkowych słów. I on nawet kiedyś pisał artykuł, gdzie on pokazał, jak paragraf wygląda z tymi wszystkimi dodatkami słowa, a ten paragraf bez tego. I rzeczywiście miał rację, że ten prostszy paragraf był bardziej przekonujący, więc ja bym w dwie rzeczy radzić, jak chcesz lepiej pisać i lepiej mówić, to po pierwsze ćwiczyć właśnie tego pisanie i mówienie jakby do przyjaciół, czy jakby do inteligentnego sąsiada, ale żeby przekonywać ich, a nie pokazać za swoje słownictwo i tak dalej. To po pierwsze. I po drugie, coś chciałeś powiedzieć? No, dla poparcia tej tezy mam taką przewrotne zdanie, ale muszę je powiedzieć najpierw po angielsku, a potem je razem przetłumaczymy. Clarity is dangerous and obtuseness never loses its freshness for those who have nothing to say. Czyli klarowność jest niebezpieczna, a zawiłość nigdy nie traci na świeżości dla tych, którzy nie mają nic do powiedzenia. Tak, to jest właśnie, to jest mój następny punkt, żeby dobrze pisać i żeby, bo bardzo często ludzie mi pisają, jak być dobrym dziennikarzem, czy jest, trzeba mieć coś do powiedzenia. I żeby mieć coś do powiedzenia, trzeba coś dowiedzieć, więc mieć jakikolwiek expertise, znaczy, jeżeli to jest w sferze służby zdrowia, albo ekologia, albo polityka Turcja, albo sztuka chińska, no nieważne. Znaczy mieć jakieś głębokie, coś wiedzieć bardzo dobrze, możesz być bardziej przekonujący i bardziej, i będziesz lepiej o tym pisać, bo to wiedzieć. I bardzo dużo młodych dziennikarzy szczególnie właśnie robią błędy, że próbują taki powierzchowny pisać, nie wiem, o wszystkim, zamiast mieć jakąś wiedzę o jedną rzecz konkretną. Jak to było z dziennikarzami? Dziennikarze to są tacy ludzie, którzy wiedzą coraz mniej o coraz większej ilości rzeczy. Tak. Aż na końcu nie wiedzą nic o wszystkim. I dlatego nas czasami ludzie pytają, czy, bo, i to odpowiadamy im jako dziennikarze,
no, czy studiować dziennikarstwo? I my zawsze odpowiadamy nie. Dziennikarstwo to jest coś, co się robi. Najlepiej najpierw posiąść jakiś faktyczny wiedzę w jakiejś faktycznej dziedzinie. Tak, studiować historię, studiować... I nie tylko mi chodzi, nie chodzi o formalnie studiach. No, czytać o historię, czytać o politykę, coś dowiedzieć. Wtedy będziesz lepiej o tym pisać, bo będziesz miał coś ciekawego do powiedzenia. To może... Dziękujemy. Teraz będzie ostatnia runda pytań informacyjnych. Tylko powiem, że spotkanie z Zygmuntem Miłoszewskim i Wojciechem Chmielarzem będzie rozpocznie się z 15 minut później, czyli 18.15. A w ostatniej rundzie jako pierwsze pytanie zada Martyna z Poznania. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, pani redaktor, pytanie może nieco kontrowersyjne, ale chciałabym dowiedzieć się, kiedy w końcu przestanie istnieć tak zwany szklany sufit i w szerokim dyskursie publicznym będzie więcej kobiet, ekspertek od spraw zagranicznych i dyplomacji. Dziękujemy. I kolejny Jakub z Maastricht. Przyjechał do nas z Holandii. Dziękuję, pani redaktor, pani marszałku. Pan marszałek wspominał tutaj o takiej drugiej polisie ubezpieczeniowej, którą powinniśmy mieć z Unią Europejską, ale politycy z innych państw europejskich, na przykład pani komisarz Malmström, która była tutaj na kampusie, mieliśmy przyjemność z nią porozmawiać, mówiła, że nie widzi potrzeby tworzenia armii europejskiej czy takiego legionu europejskiego, o którym pan mówił. I wydaje mi się, że to się wiąże ze zjawiskiem, o którym wspominał pan wcześniej na warsztacie, czyli z wyprowadzaniem Polski z Unii Europejskiej, gdzie dzisiaj miał być wyrok Trybunału pani Julii Przyłębskiej. Ten wyrok został przełożony, ale chyba wszyscy wiemy, jaka będzie treść tego wyroku i będzie ona podważała podstawowe wartości europejskie. Moje pytanie jest takie, w jaki sposób przywrócić zaufanie polityków zachodnich, instytucji Unii Europejskiej do tego, że Polska dalej może być przykładnym państwem, któremu się udało i który będzie przestrzegał wartości europejskich. Jak rozwiązać ten spór kompetencyjny, który mamy teraz z Unią Europejską, z Trybunałem Sprawiedliwości, tak żebyśmy mogli potem myśleć o przekazywaniu innych kompetencji Unii Europejskiej, kiedy już problem z tymi kompetencjami, które już przekazaliśmy, będzie rozwiązany. Co tutaj należy zrobić? Dziękuję. I Ania z Polkowic. Panie marszałku, pani redaktor, ja mam pytanie w sprawie ostatniej nowelizacji KPA. Jestem po drugiej stronie. A mianowicie polska scena polityczna była dość jednoznaczna w sprawie nowelizacji KPA, ale z drugiej strony mówi się, że nasze relacje z Izraelem są w miejscu krytycznym. Więc jakie jest państwa zdanie na ten temat? Dziękuję. I ostatnie pytanie, Paweł z Sochaczewa. Panie marszałku, pytanie jest o politykę wschodnią. Zakładając, że w najbliższej przyszłości polską polityką zagraniczną będą się zajmowali kompetentni ludzie, jak Polska powinna wyznaczać priorytety w ramach Unii Europejskiej na wschód? I jak powinna układać stosunki z Rosją? Dziękuję. I oddaję głos naszym gościom. To może ja zacznę. Szklany sufit. Ilu miałeś ambasadorów kobiet? Bo ja miałem najlepszy parytet w całym rządzie w kierownictwie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dokładnie pół na pół wiceministrów kobiet i mężczyzn. Ale uwaga, to nie było tak, że ja faworyzowałem kobiety. Ja po prostu dobierałem najlepszych ludzi i tak wyszło. Co więcej, miałem większość w służbie dyplomatycznej za granicą stanowiły kobiety i większość w centrali MSZ-u też. Nie do końca to było na stanowiskach dyrektorskich, ale ja uważam, że to jest sztuczny problem. To znaczy w pracy jesteśmy ludźmi i powinniśmy być oceniani tylko i wyłącznie za kompetencje. No, trzeba powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych ostatnio
Z tych ostatnich czterech Secretaries of State dwie były kobiety. Mamy kobiety jako Deputy Secretaries of State right now, Victoria Nuland. I ja nie, ale ja nie, musiałbym sprawdzić proporcji, ale wiem, że są kobiety jako ambasadorzy w całym świecie, więc ja nie chcę mówić, że nie ma szklanej sufity i jest i w różnych dziedzinach, ale akurat w dyplomacji nie jest najgorsze. Z różnych powodów, bo bardzo duże kraje właśnie i z powodu, że chcą używać najlepszych ludzi, i dlatego, że chcą, żeby ich kor dyplomatyczny byłby reprezentatywny. W Stanach też mamy teraz, że dyplomaci są też z całego kraju, nie tylko z Waszyngtonu i Nowego Jorku. I to jest, i polityka nie jest jakby profeministyczna, tylko że jest jakby pro, żeby pokazać, jak wygląda kraj. Ale nie mogę mówić dla wszystkich krajów świata, tylko znam Stany i znam Polskę, jako ono było, jak Radek był ministrem. Jak przywrócić zaufanie Unii do Polski po ewentualnej zmianie rządu? No, po pierwsze, przestać robić rzeczy, które łamią traktaty i łamią konstytucję. Dokonać uzupełnienia Trybunału Konstytucyjnego o naprawdę autorytety prawnicze, a nie o takie osoby jak nie profesor, nie sędzia, pani Pawłowicz czy ta komunistyczna kreatura Piotrowicz. Ta faza będzie stosunkowo łatwa, bo Polska po prostu musi wrócić do tego, co dzięki czemu weszła do Unii Europejskiej, to znaczy do poszanowania traktatów europejskich. I to zrobimy, ale to nie wystarcza, bo rządowi PiS-u się udało stworzyć wrażenie, że polityka w byłych krajach komunistycznych jest inna, że demokracja jest tu płytsza, że oszukiwaliśmy jako Polacy przez 25 lat, że jesteśmy bardziej europejscy niż jesteśmy. I moim zdaniem trzeba będzie pokazać, że naprawdę mentalnie weszliśmy do Unii Europejskiej. Bo znaczy ja stawiam tezę, że Wielka Brytania wyszła z Unii, dlatego że ta nacjonalistyczna część jej elit nigdy do Unii mentalnie nie weszła. I w Polsce mamy to samo. Mamy ministra sprawiedliwości, który mówi o Unii per oni i mówi, że nie trzeba w niej być za wszelką cenę. To znaczy, że on tak naprawdę do niej nie wszedł, mimo że był europosłem. I żeby przekonać resztę Europy, że ten nacjonalistyczny epizod to był rzeczywiście epizod, to moim zdaniem musimy stać się autorem kolejnego po Partnerstwie Wschodnim wielkiego projektu europejskiego, takiego, który, tak jak partnerstwo, będzie w naszym interesie. I ja uważam, że tym projektem jest Unia Obronna właśnie. Znaczy, żeby Unia broniła siebie, a w szczególności wschodniej flanki, czyli nas. I mamy tutaj, na to mamy papiery. I po drugie, my jesteśmy, proszę państwa, traktatowo zobowiązani do przyjęcia waluty Unii Europejskiej, jaką jest euro. Ja wiem, że niektórzy się boją, że to będzie oznaczało wzrost cen w Polsce, ale zobaczcie, dzisiaj w euro nie jesteśmy, a ceny rosną, że ho, ho. Znaczy, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowacja są w strefie euro i nie wpływa to negatywnie na ich wzrost. Wręcz przeciwnie, redukuje koszty prowadzenia biznesu, sprzyja inwestycjom. To by przekonało Unię, że naprawdę jesteśmy z powrotem godni zaufania. W sprawie nowelizacji KPA ja uważam, że pan minister spraw zagranicznych Izraela po prostu się myli.
Oni tam też mają taką nacjonalistyczną część swojego spektrum politycznego. Rozumiem, że kosztem Polski próbował nabić sobie tam punktów, ale po prostu ktoś go źle poinformował. Ta nowelizacja KPA nie miała ostrza antysemickiego. Ona dotyczyła głównie wywłaszczeń ery komunistycznej i dotyczy obywateli polskich i byłych obywateli polskich, a nie była wymyślona po to, żeby zaszkodzić polskim Żydom czy ich spadkobiercom. Po prostu się myli. To jest lekcja, że ten trik, no, że używasz nacjonalistycznych emocji w swoim kraju, żeby zbudować swoją poparcie, inni mogą też używać. I w Izrael to okazało się, szczególnie w ostatnich kilka lat, że można zbudować swoje popularności właśnie tą drogą. Pamiętajcie, że tam też są pisowcy. Nasi pisowcy myśleli, że będą mieli dobre relacje z izraelskimi pisowcami za czasów premiera Netanyahu, no a potem się pokłócili o nieszczęsną ustawę IPN-u, którą potem renegocjowali w siedzibie Mossadu we Wiedniu. Wiecie, oni nam zarzucają, że jesteśmy niewystarczająco patriotyczni i że ulegamy obcym. Ale zapewniam państwa, żaden inny rząd w historii wolnej Polski nie negocjował polskich ustaw w siedzibie Mossadu. A Jarosław Kaczyński co najmniej raz, być może dwukrotnie, spotykał się na zamku w NRD byłym, Messeberg, z kanclerz Niemiec, potajemnie. Wyobraźcie sobie, co by gadała psychoprawicowa prasa, gdyby Tusk się z Merkel spotykał tajnie na zamku w byłym NRD. Przecież szał by dostali. A ja uważam, że bardzo dobrze, że się spotykał, tylko bardzo źle, że nie przyjął oferty, którą miał. Mianowicie Merkel mu proponowała polskie uczestnictwo w triumviracie rządzącym Unią Europejską. I on to odrzucił. Bo szczucie na Niemca w telewizji polskiej jest dla niego ważniejsze niż wzrost znaczenia Polski w hierarchii narodów i współrządzenie Europą. Ja po prostu tej logiki nie rozumiem. Ja rozumiem. Ja rozumiem. To jest logika też innych autokratów i dyktatorów na świecie, mianowicie, że ich los polityczny i los ich formacji politycznej jest ważniejszy niż los kraju. Znaczy, naprawdę, dlaczego? Dlaczego Putin jest przeciwko prosperującej, demokratycznej, proeuropejskiej Ukrainy? To byłby świetny dla Rosji. Rosja miałaby stabilne partnera, miałby lepsze relacje, miałby lepszy handel i tak dalej. Dla Rosji to byłby dobrze, ale dla Putina to byłby groźny. Więc widzimy ten sam logikę, że Kaczyński nie myśli w kategorii, co jest dobrze dla mojego kraju, dla ludzi, którzy mieszkają na tej ziemi. On myśli, co jest dobrze dla mojego grupy politycznej. I on decydował, że dobrze dla niego grupy politycznej jest właśnie, jak Radek mówi, czucie na Niemców, budowanie nienawiść, budowanie ten etos nacjonalistyczny i że to jest dobrze dla niego i oni na to wygrają. Więc to jest ta logika. I ostatnie pytanie było o politykę wschodnią całej Unii Europejskiej. No powinniśmy powrócić do roli, którą przez parę lat mieliśmy. To znaczy głównego programisty polityki całej Unii Europejskiej wobec Wschodu. Żeby żadna decyzja wobec Ukrainy, Białorusi i Rosji w Unii nie zapadała bez udziału Polski. I to mieliśmy już, nie na wyciągnięcie ręki, tylko w kieszeni. I PiS swoją durną, antyeuropejską retoryką i polityką to wszystko zrujnował. And on that happy note. Moi drodzy, Radosław Sikorski i Jan Applebaum. Podziękujmy za fascynujące spotkanie i dyskusję. Pani redaktor. Brawo!
Chciałem Państwu przypomnieć wszystkim, że właśnie w tym momencie rozpoczyna się spotkanie z Zygmuntem Miłoszewskim oraz Wojciechem Chmielarzem w namiocie sferycznym w części Campus Festival. Zygmunt Miłoszewski z Wojciechem Chmielarzem. Już jutro o godzinie 10 spotkanie z Adamem Bodnarem tutaj w Campus Arenie. Natomiast później cykl debat i dyskusji w pozostałych salach. O godzinie 14.15 spotkanie Władysław Kosiniak-Kamysz i Rafał Trzaskowski.